Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. Jak zwykle znowu moja nieobecność nagrywania Gothica przez tydzień była, ale mamy październik i chciałbym się postarać, żebym teraz mógł codziennie nagrywać po odcinku. Tylko w zależności od tego, jak ja się będę wyrabiał, sobie teraz jeszcze stoper odpaliłem. No idzie tam mój stoper. No i dobra. Co to? Kurde, przycinki zawsze są na początku, kiedy nagrywam. Questy. Pogadać trzeba z Parsivalem i zająć się informacjami na temat wydobycia bryły Grudy. Już nie wiem, w co. Zobaczymy, jak my to zrobimy w ogóle. Jak my w ogóle będziemy omijać tych orków. To jest w ogóle katastrofa. Przecież ja nie będę wyrabiał z tą armią, która jest. To dokładnie moje słowa. Yo, yo, yo. Aha. Dobrze. To super, super. Z którą grupą kretów poszedł Diego? Diego? Ten skazaniec? Jest w grupie Paladyna Sylwestra. Aha. O, może mu rudę sprzedać. Aha, pięć sztuk złota. O, jak dla mnie to mogłoby być nawet 50 groszy. Ale okej. Wiesz, jak mogę dostać się na teren wydobycia? Nie ma żadnej bezpiecznej ścieżki prowadzącej do doliny. Droga głównym szlakiem wydaje się jednak mało rozsądna. Trzymaj się z dala od lasów i unikaj orków. Niech Inos cię prowadzi. I tylko tyle? Jesteś gówniany paladyn. Na czym polega twoje zadanie? Jestem oficerem strategicznym króla. Aktualnie jesteśmy nasz... Wybieram się w okolice kopalni. Uważaj, to nie przelewki. Przede wszystkim postaraj się odnaleźć paladynów. Dowodzą trzema grupami. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat... Nie, spoko. Szkoda, że ci nie mogę powiedzieć o twoim bracie, który tam już zdechnął trochę, ale to może innym razem. Aha, i wasz kolega paladyn też się musiał jeszcze zbugować. Macie tu dla mnie jakiś pokój? Zaraz znajdę coś dla siebie. Nie będą tak pieprzyć bzdury. Dobra. Mogę iść spać. Nikt mi nie zabroni. Wynocha! O kurde. Przepraszam. Już idę. Okej. Tylko teraz jak stąd uciec? No chyba nie otworzę im tych wrót. Kiedy orkowie będą chcieli się przedostać, nie? To jest wykluczone. I czemu te owce się tak bugują? Lol. Przydałoby się je wybić, ale my nie jesteśmy mordercami bezbronnych zwierząt. No tak, poza tym oni tu kowala nie mają nawet. To tak trochę słabo. Co tam w ogóle jest na szczycie? Coś tam widzę. Aha, dobra. Wydawało mi się. Tu mają tą palisadę. A właśnie, ta ich palisada jest aktualna. Trochę się wyrąbał Bezio. Ale to nie szkodzi. Potkę wypiję i już mu będzie lepiej. Trzeba uważać. Kurde, wpis do orków. Nie pasuje mi to. Czekaj. Pudło. Pudło, pudło, pudło. Szmaty, pudło, pudło, pudło. A, nie szczekajcie. No to i tak na marne. A! Ale mi zadudniło. Kurde, porąbało ich. No to jest ich tipi. Tak. Jak oni tylko przybędą, to ich rozdepczą.
trzeba odpalić bieg, bo kurde, to jest przegięcie już. O kurde. O kurde. To się da... Nie kupuję tego. 5 minut już mamy w dupę. No kurde, tak miało być idealnie, nie? Wszystko będzie zawsze pod górkę. Szmaciane orkowe dupy. Niewyżyte. Główna. No i kurde, no i tak się będziemy bawić, dopóki nie znajdziemy sposobu na tych przerąbanych orków. Ty. W końcu musi wygrać. Nie jestem samobójcą, ale tu się da wspiąć. Żeby nie było. I od razu zaskoczyć, ale się zabijemy. To jest bardziej niż pewne. No właśnie. Więc się nie zgadzam z tym pomysłem. Drugi pomysł to jest otwarcie tej. Bramy, ale to jest jeszcze gorszy pomysł. Bo tylko nawnosimy orków i no, pozdychają, no, że tak powiem krótko. A dobra. Nie użyczą mi łóżka. Luje. Sam już bym się położył, ale no kurde. Chcę jeszcze nagrać Gothica. Dlatego to robię i... Po prostu chcę zacząć nagrywać, bo... I tak ogólnie jakoś nie mogę zdobyć się na motywację do dalszego nagrywania. A właśnie z Gothiciem jest tak, że no ja ją będę nagrywał chyba... Wynocha! Do końca tego roku, albo do końca... Albo do początku, nie wiem, kolejnego 2015 roku. Kurde, patrzcie. Sobie teraz przypomniałem, że składałem wam życzenie na nowy rok, a już minęło 10 miesięcy. Patrzajcie. Te lata to kurde lecą naprawdę niesamowicie. Za chwilę, za 2 miesiące będzie kolejny nowy rok. I znowu składanie życzeń i tak dalej, i tak dalej. Dobra, i teraz tak. Jebut. I pewnie się teraz zabije. Super, nie zapisał gry. Co za... Nie chcę nowej gry. Kurde, idzie mi coś słabo. Nawet nie idę spać. W dupie to mam. Już mi się nie chce iść spać. Skoro dwa razy ginę na marne, to na kiej ja mam to robić po raz trzeci? Kurde, nie umie normalnie zejść. TTA to się tak mocno przydupił, że musi wypić większą miksturę. The fuck? Wy to słyszeliście? Bo ja to słyszałem. To mi się trochę nie spodobało. No właśnie o tym odgłosie mówię. On jest strasznie podejrzany. No kurde, się musiał zatrzymać w rozwoju też. Kurde, ile orków mnie tutaj napastuje. Przecież ja nie przeżyję tego. Chyba, że pójdę teraz tak jeszcze. I zygzakiem. Bo to jest chyba stara i najlepsza metoda. Co kurde, Kawasaki kurde? Dobra, to się rozumiem. O, lulu. Dobra. A teraz omin to wszystko. Ała! O kurde. Oż w pytę. Kurde, udało im się uciec. Znaczy, mnie się udało uciec. Tu też są orkowie. Jakby na to nie patrzeć. Nieźle. Otworzymy te drzwi.
Pewnie tu jakieś pustki. Okej. Główna, ale może... Aha, bo wiesz, dlatego taki biedni, bo tego Gorna żeśmy uwolnili za 1000 sztuk złota. Wszystko wyjaśnia, dlaczego ja taki biedny. No ale odzyskamy te goldy, może jeszcze na czymś zarobimy dodatkowo. Teraz chciałbym stąd zejść. Standardowy sposób. O, no i git. Teraz zapisz grę, geniuszu zbrodni, bo kurde, już 10 minut mamy. A wiecie, ja bym chciał się już jak najszybciej położyć spać. Takie pół godziny odcinek to powinno wam wystarczyć w zupełności. Ale teraz będę się starał, żeby codziennie po jednym odcinku był ten gotik. Bo to mi wtedy da szansę na szybsze ukończenie. A i tak... No trochę was zawiodłem, wiem. Ale wiecie, no to szkoła. Po części trochę mnie FIFA wciągnęła. Przyznam się bez bicia. Czekaj. Aha. Najpierw to musimy tą wytrzymałość zregenerować na nowo. Bo inaczej będzie kapowo. Marzania tych chrząszczy. Mniam. Gdzieś tu jeszcze jeden. Dobra. Jeszcze ktoś. Jeszcze któryś. Nie ma. Patrzcie, kurde. Takie cwane było. Gówno. Mhm. Dobra, wszystkie. Teraz tak. Aha, orkowe psy. A to chyba się je powinno dać załatwić. O kurde, to coś ładnie gryzie. O kurde. No, chapnęło i to naprawdę mocno. Dobra, ale w pizdu expa jest. Skóra warga. Aha, czyli te orkowe psy są z wargów. Super. Nie ma tutaj tej grupy Markusa? Czekaj, najlepiej będzie... Czekaj, idzie. Zaraz sprawdzimy, czy ktoś tu żyje, czy tylko mi się zdaje. To była ta była chatka tego Kavalorna. No, skórzana torba, pewnie ta bryłka rudy będzie. To ją opylę za 5 sztuk, albo mu ją oddam, żeby mieć exp. Tu pewnie skrzynka otwarta. Nie, zamknięta, patrzcie. O, git. Wytrych mi się zwrócił. Aha, i tu jest teraz ten paladyn. Markus. Stój! Siema. W imię Inosa! Jestem Markus, królewski paladyn. Mów czego chcesz i lepiej mów prawdę. Wybraniec Inosa zawsze mówi prawdę. Wybacz mi, dostojny magu. Nie zdawałem sobie sprawy, z kim rozmawiam. Nic się nie stało. Czy wolno mi wiedzieć, co sprowadza cię w te strony? Przysyła mnie Garond. Kazał mi się dowiedzieć, ile rudy zdołaliście wydobyć. Powiedz Garondowi, że musieliśmy przerwać wydobycie z powodu nasilających się ataków orków. Próbowałem dotrzeć do zamku wraz z grupą swoich ludzi, ale tylko ja przeżyłem. Ruda znajduje się w bezpiecznym miejscu. Wydobyliśmy 4 skrzynie. Idź zameldować o tym Garondowi. Powiedz mu, że będę bronił tej rudy, dopóki starczy mi sił. Nie wiem jednak, jak długo jeszcze zdołam unikać orków. Powiedz mu, że potrzebuję wsparcia. Dam mu znać.
Okej, czy jedna sprawa załatwiona? A, czyli to są te cztery skrzynki z rudą. Tak dziwnie błyszczą. Jakiś dobry miecz półtora ręczny. Się go pyli. No, będą hajsy. Tą skrzynię też otworzyć. Kurde, czemu ja się nie mogłem domyślić? Magia paladynu, no, czyli takie wszystkie przedmioty dla paladyna typowo, ale dla maga też mogą być. Teraz moglibyśmy się przespać, chyba że godzina jest... No dobra, trzeba iść się przespać, tyle. 15 minut mamy już ponad, prawie 16. Aha, się zbugował. O, obnowiło nam się nieco. O kurde, to lepiej może nie podchodźmy, bo te orkowe psy są naprawdę groźne. Tak groźne w sumie jak te wargi. Tak wiem. Tak wiem, że ci buzują te kurde organy, czy tam hormony, ale ogarnij się. Gdzie my to teraz mamy iść? Trzeba będzie się teraz znów przebić przez jednostki orkowe. Ale tu to się nie przebijemy. Aha. Cześć. Gdzieś... Kiedy ty to zapisałeś? Nie, no nie gadaj, że będę musiał znowu z nim gadać. No kurde, nie. Nie gadaj. Nawet tak nie gadaj. No nie wierzę. Nie. No kurde, nie. No super. Jak się mógł z takiej wysokości zabić? Boże, co za kretyn. No i mówię, to jest właśnie takie nagrywanie Gothica po godzinie 23. No. Taka robota. Ale jak się mógł z takiej wysokości zarąbać, nie? Ja tego nie czuję dalej. Zaraz to szybko załatwimy. Jak mi pozwolą tylko przejść. Kurde, tu jeszcze musi być ten nerwowy pies. Rąbane gówno. Nie chcę mi się z nimi walczyć. W dupie. Najwyżej mi paladyn pomoże. O, no tu. Znowu jedna z tych głupich bestii. No, koniec z tobą, bestio. Stój! Wybraniec. Dobra, to przy okazji załatwimy tą sprawę. Dzięki. No, koniec z tobą, bestio. Dobra, weź szybko te rzeczy i znikajmy. Mało jeszcze tego, kurde. Nie dość, że mnie bóle głowy biorą, to jeszcze jakieś katary. No, po prostu masakra. Dobra, teraz idziesz spać i zapisać grę. No. No tak, czanik. Lulu, zapisać. No. I czemu tak nie mogłeś wcześniej? Jeszcze bym zdążył pogadać z Fajetem i Sylwestrem. Znaczy, z tego co mi wiadomo, Sylwester nie żyje. Tam gdzieś w jaskini pełzaczy zdechło biedactwo. No. Już nawet nie chce mi się bić tych chrząszczy. No, ale teraz właśnie będzie ta trudność.
przebić się przez armię orków. No, musiałbym z nimi walczyć, no nie miałbym wyboru za bardzo dużego. Ale co to by mi dało? Jeszcze raz zapiszesz. No lepiej trzeba będzie to tak załatwić. No bardzo. Bardzo fajnie. Nie. Tak być nie może. No musi teraz tylko odpalić sprint. No nic więcej. Jak mnie zszarżowali, kurde nie. To jest aż wręcz niewiarygodne. No, chcę się tam dostać. Takich trzeba będzie wykorzystać. Czekaj. Ja tylko chciałem się po drabinie wspiąć, a sami widzieliście, co orkowie i krwiopica mi zrobili. Ja już się kończą pomysły. Jak mam z nimi działać? O! Lagi przycinki. No! Prawie przeżyłem. Prawie, że... Nie, ja muszę odpalić sprint wtedy, kiedy już będę tam. Przy tym wejściu i tam będę gadał z Diegiem. Muszę się tam dostać, kurde. To nie jest żadna trudność, mam nadzieję. Pudło. Okej, dobra, teraz powinno mi się udać. Lub nie. Kurde, przecież nawet ta głupia szata gówno pomaga. Nic, a nic. No, trzeba jakoś teraz się dostać, inaczej. Jest tym najwyżej będzie dłuższy odcinek. Ale mi się drą koło ucha, to jest naprawdę tragedia. Jeszcze jeden ork mnie goni, ekstra. Nie odpuszcza sobie łatwo. To widać. O kurde. Ty, ale on to wygląda jak on by się na coś nadział. Dobra, 23 minuty. Teraz trzeba tutaj. I odpalić sprint, no. O kurde. Kurde, nie ma żadnego innego sposobu. Takiego, który by, nie wiem, ominąć orków. Nic. A czekajcie, a może inaczej. Bo są naprawdę różne sposoby. Więc teraz chyba wpadłem na jeden z tych niewielu. Tu są jaszczuroczłeki. Pamiętam jeszcze te typy stworzeń. Ale jakoś one mnie nie obchodzą. Nie są dla mnie aż tak istotne. Tylko właśnie chodzi o to... No tak, bo tutaj to już od razu na was będzie prowadziło do... tej jamy bagiennej smoka bagiennego. O, jak miło. I chyba teraz tak, może mi się przydać. Zapisz tą grę, bo kurde, szlak by mnie trafił za chwilę. I trafi mnie zaraz, jeśli nic nie zrobię konkretnego.
No cóż, trzeba będzie przejść długą drogę. Spudłował. Na szczęście chybił. Ale teraz mamy porąbany problem. O kurde, jeszcze troll. Trollface. Teraz uciekaj krwiopijcą. Wywołam mi stąd. Nie chcę się tam nawet troczyć. Dokładnie. O nie. Tylko nie zębacz. Dobra, zapisz grę. Tam widzę następnych orków do wybicia. Najpierw jeszcze uzupełnić nieco wytrzymałości. I teraz trzeba będzie się znowu przez orków przebić. Dokładnie. Ten to sobie ciachnął inno na raz i poszło. Sobie po prostu poszło. Dobra. Nie wiem, tak pogadamy jeszcze z Diegiem i skończymy odcinek. Dobra, tak to zrobimy. Debile się nie wespną tam. To są głupole. Mało. Orkowie jakby mogli, to by już dawno to zrobili, ale są naprawdę głupi. Chciałem tą wytrzymałość całą. Teraz jak ja to zrobię w dalszym ciągu? No i teraz się zabije pewnie, dokładnie. Tamten to tylko mógł zawyczać i nic więcej. A teraz to ja mam problem. Kurde, kolejny. Jak ja stąd zejdę? Okej, przeżyłem. Teraz spieprzaj. O kurde. Teraz będziemy mieli przerąbany problem. Jest, udało nam się prawie, że. O kurde. Zostawcie mnie w spokoju. Dobra, to są te dziki. Żeśmy teraz zamądzili. Boże, jak ja żem to poszedł. No i właśnie mylę te drogi. Jak już przecież mogłem iść do Diego. A tak to... A, Boże, nie. Czy mogę przynajmniej dotrzeć do Diego, bo wiem, że z Sylwestrem nie pogadam. Takie ścierwo z niego. Nie, nie pozwolą mi. Nie, lepiej ginąć. Czy mogę w końcu? Dobra, sobie mnie walnął nieco porządniej. Ale teraz już znam drogę, więc nie zabłądzę od razu. No i dobra, i teraz sobie przybiegnę na lajciku. Oż wpytę. Diego! Hej! Ty, ale wróć. Czyżby? A dla kogo pracujesz? Dla Lorda Hagena. Tylko paladyni mogą powstrzymać smoki. Paladyni? Coś ci powiem. Kiedy udało mi się stąd uciec, poszedłem do Korinis. Zamierzałem uprzedzić paladynów o smokach. Nie wiem, po co w ogóle próbowałem. Ten nadęty głupiec Lothar nawet nie chciał mnie wysłuchać, a już na pewno nie zamierzał dopuścić mnie przed oblicze Hagena. Wysłali mnie tylko ze swoją ekspedycją, więc nie mów mi, jakim to wybawieniem są paladyni. Tak czy inaczej, smoki trzeba powstrzymać, póki jeszcze jest czas. Nieważne, kto tego dokona. Powstrzymać? Chyba żartujesz. Musimy się wynosić z tej doliny. Od co?
Powiedz, jak udało ci się przejść przez przełęcz? Myślałem, że aż roi się od orków. Przez opuszczoną kopalnię prowadzi ścieżka, na której nie ma orków. Dobrze wiedzieć. Zatem niedługo wyruszę do Korinis. Mam tam parę rachunków do wyrównania. Spoko. Potrzebuję dowodu na ich istnienie. Dobra, pomogę ci w miarę możliwości. Ale nie zamierzam za nikogo nadstawiać karku, jasne? Garond wysłał mnie z pewną misją. Chcę wiedzieć, ile rudy wydobyto do tej pory. A potem da ci dowód, którego tak potrzebujesz? Właśnie. Więc jak? Możesz mi coś powiedzieć? Na dnie tej jaskini są 4 skrzynie rudy. Wydobyli ją ludzie Sylwestra. Jeśli Garond zechce, może tu przyjść i je sobie wziąć, ale mnie to już wtedy nie będzie. No, spoko. Spoko. Dobra, tu zakończymy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Wiem, na razie mało zrobiłem, ale jutro będzie następny odcinek, więc się nie martwcie. Nagra się dla was i może nawet będzie dłuższy. Dobra. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Yo.